Cześć, witam was wszystkich. Na pewno dobiegła do was informacja, że w piątek 9 lutego Solidarność Rolników Indywidualnych, Związek Zawodowy Solidarności organizuje ogólnopolski protest rolników. Ma być to, mają działania być bardziej zaostrzone, bardziej brutalne, żeby dobitniej pokazać sytuację, w której obecnie się znajdujemy. Co do powodów tych protestów, film już robiłem, więc nie będę się powtarzał, ale chciałbym też nakreślić pewną sytuację, bo pojawiło się dużo różnych wersji odnośnie tego, co u nas się będzie działo, czy będzie się działo. Także tutaj dla lokalnych rolników bardziej skierowana jest taka informacja, którzy chcieliby uczestniczyć w tych protestach. I powiem wam tak, oczywiście u nas będzie protest w Nurze, został już zgłoszony legalnie, ale w ostatniej chwili, można powiedzieć rzutem na taśmę, postanowiliśmy go troszeczkę rozszerzyć i powiększyć, także nie wiemy, czy te rozszerzenie się uda, dlatego na razie jesteśmy powściągliwi co do informacji dokładnych, technicznych, ale jeżeli będziemy wiedzieć, czy dostaniemy zgodę, żeby to zrobić naprawdę na poważnie i tak można powiedzieć z przytupem, że delikatnie i ogólnie określając, no to wtedy podamy informację. Jeżeli nie, to będzie tylko ograniczy się tutaj lokalnie. Ogólnie jest taka grupa robocza, już trzy powiaty się zebrały: ostrowski, sokołowski i wysokomazowiecki. Mamy tutaj łącze ze sobą i wspólnie wymieniamy się informacjami i organizujemy tutaj razem taki nasz protest. Więc coś na pewno będzie tutaj trasa Nur-Czyżew, a co dalej wyniknie, no to będą informacje w przyszłym tygodniu, tak? Bo sami wiecie, że w piątek, jak było późnym popołudniem zgłoszone, to dopiero na jakiś tam odzew liczymy, że będzie w poniedziałek i będziemy wszystko mogli dokładnie wam przedstawić, jak już będziemy mieli czarno na białym informacje do tego, co i jak możemy. Także od siebie gorąco zapraszam do uczestnictwa, niekoniecznie w naszym, ale w każdym proteście. Chodzi o to, żeby zaznaczyć naszą siłę, naszą obecność. I najgorsze, co możemy praktycznie w tym momencie zrobić, no to jest siedzieć bezczynnie w domu i liczyć na to, że ktoś za nas te problemy rozwiąże. No niestety, musimy sami wziąć się w garść i to zrobić. I jedynie nadzieja jest w dużej naszej liczebności. Zresztą nadzieje są na to, że sukces będzie tych protestów duży po poprzednim ostrzegawczym 24. To naprawdę w całej Polsce odzew był niesamowity, a jeśli teraz poruszyliśmy ten temat 9, no to wydaje nam się, że jest jeszcze większy. Także gorąco wszystkich zapraszam. Na pewno będziemy też informować o innych lokalizacjach tutaj w okolicy tych protestów. Także, żeby każdy mógł po prostu gdzieś tam, gdzie mu pasuje, to dotrzeć. No nie ukrywam, że słabością tutaj naszym, tych rolników, no mamy siłę, bo jest nas dużo, ale też mamy słabość taką, że no nie mamy żadnych struktur organizacji, ciężko w ogóle coś zbudować, także budujemy wszystko, można powiedzieć, od podstaw. I ten protest 24 to było chyba bardziej mobilizacja i zebranie po prostu chociaż podstawy kontaktów do ludzi, z którymi można coś dalej pociągnąć. Także tyle, jeśli chodzi o protesty. A dzisiaj jeszcze pokrótce o temacie Małej Waltwy. No, sami widzicie, że w tym tygodniu dużo się działo, bo nie tylko zacząłem zabawę tutaj z LEDami i praktycznie jak ją skończyłem, tak też ona jest. No tyle, że się przykręciło, ten kabel się wyciągnęło, tylko wpiąć go w kostkę. Już można powiedzieć, że jedna strona będzie zrobiona, druga strona. Przyszedł rezystor, ten opornik cały odmuchawy, także zaraz może go sobie wstawimy i zobaczymy, czy faktycznie to działało, chociaż jedno byśmy dzisiaj poskładali, także lecę na dach, biorę klucze niezbędne i no po prostu zobaczymy, czy to faktycznie było to. No ale jak z tatą sprawdzaliśmy miernikiem, no to jednak było to, a jednak mam stary w ręku, tutaj jest nowy, także lecę na górę i zakładam. Tak jak widać, kolega jest już zainstalowany na swoim miejscu, ale jak już tutaj jestem na górze, no to już poskręcam to na cacy, no niezależnie, nie sprawdzając, czy to działa, czy to nie działa, ale raczej powinno być to po tych wstępnych pomiarach miernikiem. Jednak wygląda, że to jest to. A jak nie jest to, no to trzeba szukać po prostu dalej. No.
Także teraz w pełni na żywioł, bez żadnej próby generalnej robimy test, czy wiatraczek działa. No i w sumie wystarczy przykręcić kluczyk. Działa. Także nie ukrywając, o, na wszystkich biegach ładnie działa, także wszystko jest ok. Więc no cóż, jak sami widzicie, drodzy widzowie, mieliście rację i to mi się podoba w tym YouTubie, kurczę, że no ja staram się wam przekazywać troszeczkę wiedzy coniekąd, co tam potrafię, ale też i mogę od was troszeczkę porad pozyskać, czego nie wiem, z czym nie miałem styczności, tak jak no powiedzmy sobie z elektroniką, z elektryką w tych maszynach, to jest u mnie, delikatnie mówiąc, na bakier, takie podstawowe rzeczy, wiecie, jak lampy założyć, to zrobię, tak? Ale no, jak już coś się dzieje grubszego, to no jest cienko. Sami też widzieliście, z John Deere'em, z wycieraczką zwalczyłem. Jeszcze nie wywalczyłem, bo nie ma czasu, ale no cóż, no dobra. N-ka jest mniej więcej sprawna. To mnie cieszy. Mój ulubiony traktorek jest, już można powiedzieć, przywrócony do użytku, tylko zostaje założyć lampy naprzód. I tak jak wcześniej mówiłem, szybciutki przegląd przedsezonowy i powinien ciągnik być gotowy na 24 rok i wyzwania, które przed nim no, będą, także już na daszek nie muszę wchodzić, więc mogę sobie kocyk zdjąć, także pod kocem trzymany, jakby ktoś się pytał. No i cóż, ten tydzień był mocno przewrotny, powiem wam szczerze, działo się o i się działo. Troszeczkę się udało prac zrobić, bo póki jeszcze dało się na te pola wjechać, troszeczkę tego obornika wywiozłem, co byłem w stanie, przeważnie z tych skojców, z głębokiej ściółki parkiety, bo pouprzątywaliśmy. No i cóż, no powiem wam, że dzisiaj się przejechałem, troszeczkę miałem okazję po polach. To jest masakra, tak jest u mnie mokro, nie wiem jak u was, ale u mnie to jest, delikatnie mówiąc, dramacik i... I nie wiem, kiedy ta wiosna nadejdzie, bo w miejscach takich, których nigdy wody nie widziałem, to dzisiaj zobaczyłem, że stoi, więc jest ciekawie. I jako ostatni temat dzisiejszego filmu chcę poruszyć tutaj wątek tego oto traktorka, bo mam z nim nie lada dylemat, a mianowicie z jednej strony szkoda mi się jego pozbyć, a z drugiej strony szkoda, żeby ciągnik po prostu stał bezużytecznie, bo ostatni sezon to tam... Sporadycznie, nie wiem, czy 100 motogodzin zrobiłem w roku 2023, z czego większość tych motogodzin to była z rozsiewaczem do nawozów zrobiona i to była praktycznie jedna praca i druga praca to stobel sianokiszonki owinął i tyle miał użytku, no troszeczkę tam z zagrabarką miał próbę, to wtedy drugi stopień sprzęgła zniknął. No i tam jakieś parę drobiazgów, jakieś tam przewracareczka, no gdzieś coś podwieźć, podciągnąć. I w sumie aby to 100 motogodzin w tym sezonie zrobił, więc no szkoda traktora, bo jeszcze on można powiedzieć sile wieku. No i też jestem ciekaw ile za taką maszyną można byłoby uzyskać na rynku, no bo wchodząc na Elixa, no wiadomo, cenić się można, ale ile realnie jest wart i myślę, że to by byłoby znacznikiem. Jednak tych traktorów jest sporo i on stoi bezużytecznie, prawdę powiedziawszy. Więc rozważam temat sprzedaży, to dość mocno. I tutaj jeżeli byście mogli pomóc w wycenie, rok 2006, czyli już ostatnie sztuki. Przebieg gdzieś jakieś 6,5 tysiąca motogodzin około, bo tam muszę odszukać poprzedni licznik, który stanął. I na tym jest chyba 400 motogodzin zrobione na nowym liczniku, także trzeba byłoby to sumować gdzieś jakieś 6,5 powiewach do 7 tysięcy motogodzin, także przebieg realny, nie jakiś tam cofany. Ciągnik w świetnym stanie, wszystko mechanicznie działa. No i tak troszeczkę go wizualnie dopieścić, można powiedzieć, i pewnie bym się z nim pożegnał. Też zależy, no, jaką cenę bym uzyskał. Jak powiedzmy tam mam wziąć jakieś śmieszne pieniądze, no to zawsze się przyda do jakiejś tam mieszadła czy pompy do gnojowicy, ale z drugiej strony ma cały rok stać i tylko z 50 godzin w takich pracach zrobić, to też jest bezsens. Także no, sam jestem w kropce i nie wiem, co dalej z tym zrobić, więc jeżeli ktoś by tam szepnął jakimś miłym słowem, poradą, tak jak w sprawie opornika od Muchawy,
Może faktycznie coś ktoś mądrego wymyśli, więc no, pozostawiam temat do otwartej dyskusji i myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym filmie i widzimy się w przyszłym tygodniu, gdzie jakieś tam większe szczegóły postaram się podać odnośnie akcji protestacyjnej, tak też i informacje podam odnośnie tutaj lokalnie protestów. Także do zobaczenia i widzimy się w przyszłym tygodniu.